witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Otrowlogu. Ja dzisiaj wstałam po godzinie 8 i bardzo szybko się ubrałam, jak możecie zobaczyć. I bardzo szybko zjadłam śniadanie, bo zaraz wychodzę do Lidla. Muszę iść na jakieś podstawowe zakupy, bo wiadomo, jedzenie się też czasami kończy w lodówce. Na śniadanie jeszcze zjadłam łososia w takiego w kawałku na zimno, bo tak lubię. Ale muszę iść na zakupy, mam w planie kupić, wiecie, chleb, jakąś wędlinę, jakieś pasty na piątek. Takie podstawowe zakupy. W dodatku w Lidlu teraz jest tydzień włoski i chciałam zobaczyć, czy znajdę coś fajnego z akurat tej oferty. Chociaż zauważyłam, że bardzo często u nas w Lidlu jest taki trochę okrojony asortyment co do tych specjalnych tygodni. I bardzo chętnie zobaczę, co tam będzie. I powiem Wam, że lubię chodzić do sklepów o tak wczesnej porze, bo wtedy nie ma za dużo ludzi, nie ma tłumów, można spokojnie pochodzić, popatrzeć. I ogólnie ostatnio ja powiem Wam, że podpatrzyłam na kanale Anity z No to jestem tą przyprawę do pomidorów i kupiłam w zeszłym tygodniu. Tak mi zaspakowała, że zamówił ją również u mnie mój dziadek, żebym mu kupiła i przyniosła. Dlatego właśnie idę też po przyprawę dla dziadka. I ja lubię właśnie robić takie małe, fajne gesty, jakieś małe przysługi, jeżeli tylko mam możliwość. Dlatego teraz to przywitanie będzie takie w miarę szybkie, bo jest 9, a ja muszę zdążyć zrobić zakupy do godziny 10. A potem zabiorę się za pracę na kompie. Właśnie wróciłam z Lidla i tutaj muszę zaznaczyć, że się nie pomyliłam. Jestem trochę rozczarowana, bo niestety oferta była trochę okrojona z tego niebieskiego. I fajne były pomidory, pić takie wyskórki w puszce, ale no niestety były tylko z chili, nie było z przyprawami. I ogólnie kupiłam z tego niebieskiego tylko sos pomidorowy. A tak to ja nie jadam oliwek ani takich innych rzeczy, dlatego już nic nie kupowałam. I pokażę Wam coś dziwnego. Właśnie w Lidlu dzisiaj były maliny. I są to o dziwo hiszpańskie maliny, ale były przecenione i kosztowały chyba 2,50 za 125 gram. Nie wiem, czy wy tutaj zobaczycie, ale naprawdę są ładne, bo są takie duże, takie świeże, bo powiem Wam, że jak zobaczyłam tę cenę, to zaczęłam się zastanawiać, czy one nie są stare, bo wiecie, poprzesłonione maliny ogólnie jak leżą dzień, dwa, to już są niestety takie skapciałe, miś za miękkie, ale te są naprawdę ładne. Trochę się dziwię, że tak jest sprowadzić maliny z Hiszpanii, niż postawić polskie na półce, ale okej, już się nie będę czepiać. Miałam ochotę, zobaczyłam, że są tańsze, to po prostu sobie wzięłam maliny. I muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj po chyba dwóch czy trzech tygodniach, a nawet może miesiącu, nie jedzenia pączków, skusiłam się na pączek z Lidla. Jak wiecie, ja go uwielbiam, ale ostatnio miałam trochę detoks, bo już troszeczkę przesadzałam z tymi pączkami. Ale okej, dzisiaj mogę sobie pozwolić, bo mam taki długi dzień i po prostu czasami lubię coś zjeść do kawy. Ale do tej pory piłam czystą, czy tam herbatę, czy kawę. Wiecie, taką w południe, więc jest dobrze. I teraz właśnie zajmę się różnymi rzeczami na kompie, różnymi takimi rzeczami, również domowymi. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę dzisiaj jest piękna pogoda i trochę mnie wkurza, że w taką piękną pogodę muszę siedzieć przy kompie. Ale za to jestem naprawdę zadowolona, bo opublikowałam Wam vloga, wreszcie jest nowy film na kanale i teraz już jest dużo, dużo lżej. Już mam takie dość luźne dni, już teraz filmy powinny być na bieżąco, ta największa taka fala zapracowania chyba przeszła, dlatego bardzo się cieszę. Śmigam do kompa i odezwę się potem, pewnie już koło obiadu. Dzisiaj na obiad jest moje ulubione i przepyszne spaghetti, jak możecie zobaczyć, czyli makaron, sos pomidorowy i żółty ser. Ja uwielbiam spaghetti bez mięsa, dlatego u mnie w domu bardzo często się takie podaje. Ja zabieram się za jedzenie i jeżeli coś jecie, to również życzę Wam smacznego. Jestem już po obiedzie i przyszłam do Was porozmawiać. Ostatnio na live pojawił się pomysł, żeby zrobić ograniczenia wiekowe. Z czego to się wzięło? Chodzi o to, żeby na live'ach były fajne dyskusje, żeby fajnie nam się rozmawiało i żeby były, wiecie, takie fajne, inteligentne tematy. I powiem Wam, że musiałam to wszystko przemyśleć i jednak zdecydowałam, że nie będzie ograniczenia wiekowego. Ja rozumiem, o co chodziło osobom, które to sugerowały. Sama również myślałam o tym przez dłuższy czas, jeszcze zanim ktoś mi to napisał, ale później stwierdziłam, że to jednak nie jest dobry pomysł. Dlaczego? Nie chcę na tym kanale tworzyć żadnego rodzaju podziału, żadnego rodzaju segregowania widzów na lepszych i gorszych, dlatego też nie podejmę takiego działania.
Oczywiście wraz ze zmianami pojawi się nowy regulamin, pojawi się dokładna instrukcja, do czego służy live, jakie chcemy tematy na nim poruszać. I myślę też o stworzeniu osobnej serii na takie szybkie pytania, czyli szybkie wybory. Ja myślę, że do tego również użyję Snapchata, ale jeszcze muszę to przemyśleć dokładnie, jak to by miało wyglądać. Właśnie do takich pytań typu ciepło, zimno, pies czy kot, żeby też i młodsza widownia miała możliwość zadawania mi pytań takich, jakie ich interesują. Ale zrobimy dla osób, które po prostu chcą pogadać na jakieś fajne tematy, chcą na przykład zasięgnąć mojej opinii w jakimś konkretnej sprawie, w jakimś temacie, czy też po prostu chcą porozmawiać o tym, co się obecnie dzieje. Oczywiście prócz polityki, bo ja tutaj w politykę się nie będę bawić, ale wiecie, ogólnie o sprawach społecznych, czy o tym, co się w świecie dzieje, oraz o tym, jakie mam plany, jakie są plany kanału. I ostatni live był naprawdę super, po prawie 4 godziny i rozmawiało mi się z wami rewelacyjnie. Dlatego myślę, że właśnie będziemy się starali, żeby te live były takie naprawdę super. A bardzo często jest tak, że niezależnie od wieku padają przeróżne pytania. Dlatego nie chcę tutaj na przykład ustawiać wieku 13 lat, bo bardzo często może być tak, że 12-latka zada bardzo fajne, trudne pytanie, a 30-latka wyjdzie tylko po to, żeby wbić szpilę albo zadać jakieś naprawdę pytanie, które tylko załamie. Dlatego nie chcę tutaj klasyfikować widzów ze względu na wiek. Widzicie, musiałam to przemyśleć i podjęłam własną swoją decyzję. Ale będę się starała zrobić tak, żeby każdy na tym kanale znalazł coś dla siebie. I materiały trochę poważniejsze, i materiały trochę bardziej trywialne. I ja teraz się przygotowuję, bo niedługo przyjdzie do mnie Paweł i będziemy rozmawiać, spotkamy się wreszcie, zobaczę się z Pawłem. Oraz będziemy robić specjalne nagrywki na 5000, bo już teraz brakuje 5 widzów, dlatego bardzo się szybko za to zabieram. I potem idę również na próbę. Dlatego, jak widzieliście, poranek był taki dość powolny, oprócz sklepu nic się nie działo, pracowałam, ogólnie robiłam wiele rzeczy i tutaj ja się z wami zgadzam, zasięgnę opinię kilku stolarzy na temat mebli, tutaj to jest jak najbardziej oczywiste, ale później wam opowiem, jak myślę, że w jakimś spokojniejszym dniu vlogu, jaki to jest remont. I teraz ja się przygotowuję, jak widzicie, stoję przy toaletce, trochę jest na niej chaos, standardowo. Bo chyba to jak wyjazd nie będzie porządku, bo już tak powoli segreguję rzeczy, wiecie, które muszę zabrać, które są płynami i po prostu już staram się to troszeczkę ogarniać, a nie potem robić wszystko na ostatnią chwilę. Dlatego ja teraz czekam na Pawła i zaraz nagrywamy i odezwę się do was pewnie albo po nagrywkach, albo już z próby. Już jestem na dworze, czekam właśnie na próbę diakonii uwielbienia. Zaraz wam pokażę, kto jest ze mną. Zobaczcie, jest ze mną Paweł. Cześć. Tak, właśnie nagraliśmy film na 5000 subskrypcji, specjal, który pójdzie albo w sobotę, albo w niedzielę. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Też mam taką nadzieję. No, a teraz czekam na próbę i już będę się powoli żegnać z Pawłem. Wróciłam właśnie do domu z próby i muszę wam powiedzieć, że jestem mega zadowolona. Dzisiaj ćwiczyliśmy po raz pierwszy nasze ulubione piosenki, które śpiewamy zazwyczaj w języku angielskim. I powiem wam, że to naprawdę było ciekawe doświadczenie. Co prawda nie był to mój pierwszy raz, kiedy śpiewałam ogólnie coś po angielsku, ale już naprawdę lata tego nie robiłam i byłam ciekawa ogólnie, jak to wyjdzie, tak, jak razem będziemy śpiewać. I wyszło naprawdę fajnie. Zdziwicie się pewnie, dlaczego po angielsku, ale jak pewnie wiecie, do Redy przyjeżdżają Włosi i właśnie Włosi będą u nas również na takim uwielbieniu i wiecie, na mszach i tak dalej. Dlatego też staramy się również kilka piosenek przygotować po angielsku, żeby oni byli w stanie cokolwiek zrozumieć, a nie tylko wiecie, w kółko polski, polski, polski. Będziemy próbowali coś tam lekko z włoskim, ale tak dosłownie wiecie, jakieś kilka słów, ale ogólnie językiem, którym będziemy się z nimi komunikować, to będzie język angielski, dlatego tak jak słyszycie, uczyłam się śpiewać i naprawdę super. Po drugie, takie próby, kiedy śpiewamy, szkolą również akcent, szkolą wymowy i to jest naprawdę super. Dlatego jestem bardzo, bardzo zadowolona z tej próby. Była naprawdę świetnie i cieszę się, że na nią poszłam. Teraz pójdę do kompa, pewnie powoli będę wam montować tego vloga. Jutro również nagram dla was już film specjalny z rozdaniem nagród i mam nadzieję, że jutro, jeżeli tylko wybiję do pewnej godziny 5000 subskrypcji, to od razu go wam opublikuję. Ale zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Dzisiaj już udało mi się nagrać film z Pawłem. W sobotę natomiast mam nagrywki z Alą
I naprawdę bardzo się cieszę z tego, jak wszystko się układa. Ogólnie wszystkie filmy ostatnio, co nagrywam, prócz vlogów, to są z kimś i tak powiem wam, że trochę zatęskniłam za filmami stacjonarnymi, wiecie, tak sama, mówiąc do aparatu, do Canona, takie cyfrówki, co chciałam powiedzieć, do lustrzanki. Ale dobra, na wszystko przyjdzie pora. Ja teraz idę do kompa, może zjem sobie malinę wieczorem. O, przy kompie to jest dobry pomysł. Bo powiem wam, że ja ogólnie wolę bardziej malinę od truskawek, jakoś tak. Wolę właśnie maliny, poziomki, borówki, czereśnie niż truskawki. Jakoś tak truskawki średnio mi smakują ostatnio. Dlatego ja pójdę sobie po malinę, włączę sobie coś na YouTubie, popracuję, zmontuję dla was tylko vloga i pewnie odezwę się do was przed spaniem, by się z wami pożegnać. Jest już po północy i właśnie przyszłam się z wami pożegnać. To był naprawdę przyjemny dla mnie dzień. Mimo tego, że czułam się trochę gorzej niż wczoraj z powodu alergii i coraz bardziej doskwiera mi to oko, ale damy radę, przecież nic złego mi się nie stanie, to tylko alergia przyjdzie za kilka dni. A jutro również rano idę do lekarza, tak wiecie, na 100%, żeby być pewną, żeby mi nic nie dolegało. Najprawdopodobniej, że się dostanę do lekarza oczywiście. I też biorę zaświadczenie, żeby później się nikt do mnie nie przyczepił, że nie mogę latać z moją chorobą, wiecie. Bo są różni celnicy, różni pracownicy lotniska, nigdy nic nie wiadomo. Tego wolę mieć świstek, papier, żeby być pewien. I powiem wam, że teraz już będę się kładła spać, bo czuję zmęczenie i chciałabym również skończyć montować tego vloga, żeby wam wrzucić go rano albo jeszcze teraz, jak będę zmywać brwi. Zobaczę. Na pewno rano będzie dla was ośmiony czekał vlog. Dlatego w tej chwili bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.